Witajcie Ziemianie, 17 marca 2024, czas przepalić tę czwórkę, mała wycieczka na magnes neodymowy, zobaczymy, może coś uda mi się dzisiaj złapać. Pogoda w Anglii standardowo, co? Nie dopisała. Mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki dzień w tych filmach, że powiem: pogoda w Anglii dopisała, jest pięknie i możemy dzisiaj cieszyć się pięknym słońcem, ale na razie nie, niestety musimy się cieszyć jeszcze pięknym deszczem. Let's go! Jestem na stacji, doleję sobie jeszcze paliwa. A dzisiaj litr diesla w Anglii kosztuje funta 51 na stacji Esso, także no nie najgorzej. Jak kiedyś na serwisie tak kosztowało, to wszyscy... Tak właśnie było przed COVID-em, że paliwo było bardzo tanie. Funta 10, funta 20. Różne ceny. A przed COVID zmienił wszystko i teraz kosztuje funta 50. Ony? Funta 50, gdzie kiedyś na serwisach przy autostradzie kosztowało funt 50, także teraz na serwisach jest droższe, a na normalnych stacjach to jest normalka. Coś tu jeszcze miałem wziąć? Nie, dobra, idę. Okej, jestem na miejscu docelowym, tam jest most, tam jest taki, nie wiem, czy to jest zamek, czy to jest jakaś hala pokazowa. Kurczę, myślałem, że będzie można tutaj przejechać tą drogą, ale jest szlaban. Prawdopodobnie dlatego, że już tutaj, znając życie, nieraz śmieci wwozili na pole, bo gypsy tak mają. Tutaj tak samo szlaban, myślałem, że tu jest przejezdne, ale kurczę, szkoda, że tu jest szlaban. Ciekawe, czy nie jest zamknięty, jest pewnie. A, nie ruszysz. Tylko i tak tutaj by była pewnie lipa trochę wjechać, jakbym się tu zakopał, to koniec. Ale idę zobaczyć na most. Tu jest w ogóle taki dziki zakręt, zobaczcie. Stamtąd się leci, tu kręcisz i ten most jest tak wąski, że jak tu przejeżdżałem ciężarówką, to zawsze tylko patrzyłem, czy nie zgubię lusterka. Kurczę, nie wiem, czy tu dojdę jakoś. No, ale idę zobaczyć. O, zobaczcie, tutaj nawet osobówki czasami mają ciasno, żeby się zmieścić. A, prawie, lustereczko w nowej BMW by poszło. Ale nie, jest okej. Okay. Muszę uważać, żeby mi ktoś tu... O kurde, panie. O, tu się ja tam nie zejdę chyba nigdzie. Ale się poziom podniósł wody, masakra. Słuchajcie, jest taki poziom wysoki wody, że to jest dramat. Pozalewane, tutaj nie ma nawet jak dojść przez te krzaczory. No okej, okay, jeszcze powiedzmy tutaj mógłbym zejść, ale co to będzie za przyjemność? Nie, tutaj jest nawet słupek taki, nie wiem, czy widać ten słupek. Tu, on jest tak zalany, że masakra, to jest taki miarka powiedzmy, czy coś, tam też jest druga miarka. No nie, no nie wejdę tutaj. Jeszcze się wpierdolę gdzieś do wody i będą wyławiać topielca. Tam jest ten zamek, o. Tu jest taka, schowam się. O kurde, aż mi się w głowie zakręciło, powiem wam. Nie no, wiry straszne, jakbym tu wpadł, to już bym nie wypadł. Dam sobie spokój niestety z tym miejscem, no bo szkoda, o zobaczcie, jak tir jedzie. Ja pierdziele, to jest, patrzcie. I teraz jak dwa tiry jechały, to jeden się musi zatrzymać, drugi przejeżdża. Kiedyś myślałem o miejscu na Van Life tam, ale tam też pewnie nie dojedziesz, patrzcie, jaka fajna fura. Dobra, spadam stąd i... No, moje plany legły w gruzach niestety, chyba że z tamtej strony bym wszedł, ale nie, też nie ma sensu. Za mocny jest tutaj ten wir, tak mi się wydaje, za mocny jest ten prąd. Brudna ta rzeka, strasznie, masakra. O, zobaczcie, tam taka linia brzegowa fajna. Tam by można sobie wanikiem stanąć, tylko że tam od tego pewnie nie wpuszczą, nie wpuściliby, bo to jest jakiś prywatny chyba teren, mi się wydaje, od tego. O kurczę, patrzcie, jedzie tir, zobaczcie, teraz jak ciasto ma tir. Widzicie, jak musi wyjechać tutaj na tą drogę z tamtej strony? Masakra. I tutaj czasami jak się trafiło, że się mijaliśmy we dwóch, to koniec. To jeden musiał się zatrzymać, albo tutaj na środku tak samo, gdzieś tutaj lusterko zamknąć. Strasznie ciasno. No nieważne. Fofel wczoraj w swoim filmiku, pozdrawiam cię mordo, pokazywał piękne miejsce nad Wartą i proponował spotkanie tam jakiś na ten, jakiś spot. Jedź, bo hałas robisz, ty! I to miejsce w porównaniu do jego miejsca to jest nic, nie? Tam jest pięknie, Fofel ma pięknie, także naprawdę wbijajcie do Fofela na kanał, ja podlinkuję. I tam jest taka miejscowa zajebista. A ja tymczasem spadam stąd, jadę w inne miejsce, no bo szkoda tutaj nerwy tracić. Szukałem innego miejsca na mapie Google, żeby gdzieś podjechać sobie i połowić magnesem, ale niestety wszędzie jest lipa z dojazdem. Znalazłem jedno fajne miejsce, ale jest tam
tak zwana strefa przemysłowa i jest zamknięta brama, także też z dupy nie dojadę. Ale wymyśliłem jedną fajną miejscówę tutaj niedaleko stąd. Tam jest chyba, nazywa się Ruford Road i jest dość popularna w internecie, a z tego względu, że to jest droga, przez którą przepływa mała rzeczka, a jak ta rzeczka nabierze, to wtedy no wiadomo, że jest większy poziom wody i przez tą rzekę zawsze próbują przejeżdżać samochody, później wam pokażę, pewnie teraz tu będzie jakaś przebitka. I przez tą drogę próbują przejechać samochody. Rumpel mój też kiedyś przejeżdżał przez tą, moja T4 przejeżdżała kiedyś przez tą rzeczkę, no ale to wiadomo, tam było do wody dookoła, także spoko, dał radę. Jedziemy. Może będą przejeżdżać dzisiaj. Słuchajcie, jestem na miejscu i jest po prostu tragedia, no nie. Serio, zamknęli to, zobaczcie. Zamknęli tą drogę tutaj. Ale jaja jak berety, zaraz wam pokażę wszystko. Czekajcie, wyjdę z góry. Ale jazda. Ogólnie słuchajcie, tutaj zawsze stało pełno ludzi na tym mostku. I widzicie, tutaj jest droga. Patrzcie, ale chamy zamknęli. A wiecie dlaczego? Ja na tych przebitkach wam pokażę dlaczego, bo tutaj co chwilę ludzie wyjeżdżali samochodami i topili te samochody, bo myśleli, że przejadą. Nawet jak myśleli, że jak przejadą powoli. Patrzcie, zamknęli. Najlepsza atrakcja w Anglii. My mieliśmy tą przyjemność przejeżdżać tędy jeszcze. A teraz Rumpel i jego przeprawa przez rzekę. Uwaga, uwaga. Czy da radę? O, dał radę. Wody to było czasami dotąd. I wiesz, kto był sprytny i przeleciał, to przeleciał. Zobaczcie, jak to jest dupnie skonstruowane. Tam z jeziorka wypływa woda. Płynie sobie tędy przez ulicę. I patrzcie, zamknęli w końcu. Ktoś się wkurzył i to zrobił. Ale pamiętam, ja byłem tutaj w tamtym roku, czy dwa lata temu, to tutaj na tym mostku masa dzieciaków, jak auto jechało z całej petardy, jak się rozpędzało, to takiego splasza robił na nich. Oni tam, jeszcze. No nic, a tam widzę, zrobili jeszcze parking dosyć drogi. No nie, no masakra. Wszystkie dzisiaj rzeczy mi się nie udają. Znaczy z jednej strony się udają, bo pokażę wam tą rzecz, ale naprawdę sprawdźcie sobie gdzieś na YouTubach. Ja podlinkuję gdzieś też, spróbuję znaleźć te filmy YouTube'owe. No i na TikToku jest dużo tych właśnie gości, którzy tutaj przejeżdżają i toną od razu, nie? A słuchajcie, nowymi samochodami wjeżdżali, potopili. Dlatego pewnie dlatego zrobili tą drogę, znaczy zamkniętą, zamknęli tą drogę na stałe. Ale jaja. No i moi kochani, dzień uratowany. Jedno miejsce nie wyszło, drugie miejsce zamknięte. A po drodze, tutaj w moich rejonach, dzisiaj odbywa się motocross, także trafiliśmy na zawody motocrossowe, jest pięknie. Jadę tam gdzieś pod scenę, nie wiem czy tam warto jechać w tamtą stronę, czy może tutaj, ale zobaczymy, ale pojadę tam. Super. Cieszę się, że trafiłem na motocross, bo po pierwsze dzień uratowany i ten film będzie uratowany. Pamiętajcie, jak mówiłem wcześniej, o butach. Buty. Tak to wygląda, zobaczcie. W Polsce podobnie, jak jeździłem na motokrosy. Też jest park maszyn, tylko że nie można do niego wjeżdżać tak bezpośrednio, jak tutaj ja wjechałem, że każdy może sobie wjechać. W Polsce jest zazwyczaj biletowane, a tutaj, no tutaj jak widać, wjeżdżasz, przyjeżdżasz i idziesz sobie oglądać. Fajnie, bo będzie, kurczę, dużo zabawy po tym deszczu, tak mi się wydaje. Na pewno będzie wesoło na torze. Zaraz zobaczymy. Skręcam tędy od razu. Tak jak mówiłem, naprawdę chłopaki mają fajną zabawę. Aj, nie! Coś pięknego! Jak ja kocham ten sport! Uwielbiam ten sport! Coś pięknego!
Nie dane niestety mi było jeździć kiedyś na motocrossie. Aczkolwiek uczęszczałem na treningi za mało lata, no ale niestety był to drogi sport. Nie wszystkich było stać na motocykle, a klub nie miał. Nie miał tyle pieniędzy, żeby wszystkim motocykle użyczać. Standardowo ktoś pali zioło. Oni wszędzie muszą Angole palić zioło zawsze, ja tego nie rozumiem. Tutaj stoją. Zaraz będą startować inne klasy, ale zobaczcie jaka breja, ja pierdzielę. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, widać pewnie. Zazdroszczę im. Ale jeszcze trochę i w lato też swoim pojeżdżę sprzętem. Zaraz będą startować następni. Nie wiem jaka to jest klasa, czy to jest Open, czy to jest 125, ciekawe. Zaraz się dowiem. Ale wydaje się, że jakieś większe motocykle. Ale zobaczcie tutaj jaka breja jest fajna, fajnie. Poszli. Ale kurczę, tak dalej startowali niż w tych boksach. Myślałem, że będą startować z boksów, ale niestety tu prawie mnie ominął start, ale dobrze mnie nie ochlapali chłopaki. Teraz czas iść w inne miejsce. A bo tutaj następna grupa startuje. Oni chyba startują, żeby się nie pozabijać. Nie rozumiem tutaj tego startu. W Polsce wszyscy startują z jednej petardy, tak jak w Chełmie na torze albo w Gdańsku w Kolibkach. Wszyscy startują z jednego, mi się wydaje, dlatego że połowa się tam nie otwiera tego. No ale nie wiem, nie mam pojęcia. W Anglii zawsze są jakieś problemy techniczne. Wartowniczą tam u góry, wyciętą z tego, z Mausera. Pokiwałem mu. Bardzo fajny pomysł. Jadą następnie, uwaga. Od razu pod myjkę, chłopaki.
strony ziomuś idzie. Podziwiam chłopaków, ale to jest piękny sport. Pomimo to, że jest brudny strasznie, to jest piękny. Teraz będzie buziaczek od dziewczyny i puchary. Ale teraz weź, myj te maszyny, doprowadź do tego. Do czystości. Idę dalej, na następny start. Czas się chyba teraz wykąpać, bo nieźle walą błotem. A za chwilę będą startować dzieciaki, także to też będzie dobry start. Gówniarze takie małe, zobaczcie. Po ile tam oni mają? 12 lat może? Może mniej nawet. Będzie też konkretny start w tym błocie, to będzie śmiesznie wyglądało. To będzie ostatni start, który jeszcze nagrywam. I spadam do domu. Bo czas na obiad i na inne czynności też. Mam nadzieję, że nie będę stracił z tego błota tutaj, tylko z tej wody. Bo ten już sobie zrobi tutaj to. No śmiesznie to będzie wyglądało. Młody już wali rozgrzewkę. Ale tylko trzech startuje? Ale dziwnie. Pewnie nie przyjechało tylu zawodników, żeby startowało więcej. Trzech będzie startować. O, teraz się zakopał. Za słaby ten motor. Ale pojechał. Chociaż o, zanim zrobi trzy kółka, no to o ludzie kochani, to jest dwa dni miną. No mało, no dobrze, szybko, dobre kółko zrobił, patrzcie, już jest tutaj. Dobrze. Masz to drugi. O, zakopał się bidak, zakopał się. It's a good exercise. Good exercise. What are you doing now? I'm not you. Oh gosh. Poszedł. Trochę słabo się we trzech ścigać, no ale kurczę, tutaj za ciężko mają te motorki, ta woda tutaj, nie wiem, to powinno być albo jakoś odgrabione, albo odwalone, ale dzieciaki się cieszą, mają trochę fajnie. Ostatni start dzisiaj. Oglądać, bo tu jest z 15 startowało, jakby lepiej. O, już patrzcie jak śmiga. Gówniarze też ładnie jadą, kurczę, trzeba mieć naprawdę ma odwagę w tym wieku. Zobaczcie jak śmigają. Ile oni mogą mieć? 12 lat, to jest max. 12 lat chyba. A tu będzie ciekawie zaraz, na tym tutaj wyjeździe. Oni mają chyba trochę skrócony tor jednak. Jest pierwszy, uwaga, ładnie.
tędy jechał. No i koniec. Wkurzył się. Rzucił motor i wkurzył się. Maszyna stanęła całkowicie. Niepotrzebnie wody bierze, mógł jechać tam po wewnętrznej, zewnętrznej. O, tak jak ten gościu. No nie, ten trochę też nie pomyślał. Koniec. Dziewczynka. Dobrze, tutaj mają ten. Tutaj mają duże wyzwanie, żeby ten przejechać. Tak jak ten przejechał. Nie ma tutaj co odpuszczać gazu, bo staniesz. To jest normalne. To na całej petardzie trzeba przejeżdżać. Patrz, tak jak ten. O. Ktoś tu nie stać z flagą i machać. O, niebezpiecznie to robią. Najlepsze miejsce tutaj dzisiaj. No następnie nadciągają. Fajnie tak oglądać, kurczę, dzieciaki kurde najlepszą robotę zrobiły dzisiaj. Całe petarda dawaj! Ej, widzicie? Zwolnił i dlatego się zatrzymał. Poszedł, odpuścił, nie odpuścił. Nie mam do prania, kurtkę też.
wygląda elegancko. Pięknie, aj Boże. Dobry wariat leci teraz. O, ten jest dobry wariat. Pięknie. To był skok. O, tam też. To są dobre wariaty. Ciekawe, ten też będzie dobrze skakał. Tak jest. To jest motocross. Jak widzieliście, pogoda się zrobiła, emocji było co niemiara, dzieciaki kurczę wygrały dzisiejszy dzień, a ja spadam do domu na obiad i myślę, że już trzeba skończyć ten odcinek, bo jest za długi, także od nieudanych rzeczy do udanych. Cieszę się, że tak się skończyło. Niedziela uratowana, motocross uratował dzień. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak podobał się ten film, to możecie zostawić jakiegoś lajkersa i taktyczną kropkę w komentarzu. To będę wiedział, że następnym razem też coś takiego nagrać, a jak nie, to po prostu nie. Elo. Jeszcze tylko na koniec pokażę wam, jak stoi tutaj dumnie moja T4 wśród wspaniałych nowych vanów, też się pięknie prezentuje. A, super. Wiem, że się już żegnałem kilka razy standardowo, ale jestem jeszcze tutaj. Siedzę sobie piję kawieczkę. Pogoda zrobiła się bardzo ładna, także trzeba korzystać, póki jest słoneczko. Tyle. Dzień uratowany. Już nie mogę doczekać się lata, kiedy pojadę gdzieś nad morze. Pozdrawiam.